Przechodzimy do ćwiczeń z oporem własnego ciała, brzuszki. Proszę popatrzeć na podstawę. Nogi mamy ugięte, całe stopy na podłożu i podnosimy łopatki. Unosimy tylko łopatki. To są ćwiczone górne partie mięśni brzucha. A teraz kolejne ćwiczenie z oporem własnego ciała, brzuszki z naprzemiennym wyprostowaniem nóg. Znowu staramy się, by nogi nie opadały, zawsze mamy je w górze. Skośne brzuchy. Staramy się sięgać lewym ramieniem poza prawe kolano. I na przemian. Nogi znowu w tym momencie stopy są całkowicie oparte o podłoże. I przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Prostujemy tym razem nogi nad podłogą obydwie. Znowu punkty kluczowe to to, żeby mieć nogi cały czas w powietrzu. Nie możemy ich oprzeć o podłoże. Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia. Teraz już mamy ćwiczenie bardziej aerobowe. Wypad nogi w tył i podniesienie kolana do wysokości klatki piersiowej. Najpierw noga prawa pracuje oraz teraz lewa. Zwróćcie uwagę, że gdy podnosimy na przykład lewe kolano w tym wypadku, kierujemy prawą dłoń w stronę kolana. Z leżenia bokiem unosimy prawą nogę do góry. Staramy się ją podnieść maksymalnie wysoko. Tułów wyprostowany. Opieramy się na lewej ręce, na ramieniu lewej ręki. I pajacyki. Tradycyjne z podniesieniem rąk do góry oraz z przeniesieniem rąk w płaszczyźnie strzałkowej, czyli przed siebie. Kolejne ćwiczenie. Wypad nogi w przód. Z jednoczesnym uniesieniem ramion w górę. Staramy się mieć kolano nad stopą. Podczas wypadu przenosimy ciężar ciała tylnej nogi na palce.